Black Friday. Obniżki, wyprzedaże, tłumy klientów w sklepach, a więc i kolejki, szturm na sklepy z AGD, żeby dorwać okazję lub okazje, tak zwane okazje, czy raczej robienie klientów w balona. To wszystko kojarzy nam się z Black Friday, ale skąd wzięła się taka nazwa? Dlaczego piątek po święcie Dziękczynienia nazywa się Czarnym Piątkiem i co to wszystko ma wspólnego z tymi wyprzedażami? Obejrzyj ten odcinek, przygotowałam dla Ciebie garść ciekawostek historycznych, takich ciekawostek wyjaśniających, skąd się wzięło lub mogło się wziąć właśnie taka nazwa dla tego dnia i czy faktycznie robią nas w balona? Oczywiście, druga garść ciekawych słówek i zwrotów do użycia dla Ciebie w tym odcinku. Pierwsze słówko, jakie warto znać na Black Friday, to bargain, czyli okazja, albo so called bargain, czyli tak zwana okazja. Bo większość tych okazji wcale takimi okazjami nie są. Bardzo dużo retail to handel detaliczny, retailer to po prostu bardziej ekonomiczna nazwa na sklep. Retailers increase prices, podnoszą ceny dóbr, towarów, po to, aby potem je móc przekreślić i decrease tuż przed lub właśnie na Black Friday. To taki trik bardzo często używany. First prices go up and then they can go down. Najpierw ceny idą w górę po to, żeby mogły na Black Friday spektakularnie spaść do poziomu z początku listopada lub troszeczkę wyższego poziomu, no ale duża cena jest przekreślona. Czyli bargain albo so-called bargain. Inaczej możemy powiedzieć, że ceny są obniżone, że jest zniżka, czyli discount. Discount albo discounted price. To pierwsza rzecz na Black Friday. Druga to long lineups. Line to kolejka, lineups, czyli ciągnące się te kolejki. Po brytyjsku bardziej możesz powiedzieć queues. Amerykanie mówią line, czyli kolejka, linia, prawda, w której stoimy do kasy na przykład, a Brytyjczyk powie queue. Queue, które spojrzy jak się pisze, a wymawiasz tylko pierwszą literę tego słowa. Queue. Zarówno to czynność, jak i rzecz. Kolejka i stać w kolejce. To druga rzecz na Black Friday. Trzecia rzecz, która Ci się na pewno z tym kojarzy, to kick-off of the traditional shopping season. Kick-off, kick-off. Zobacz mój odcinek o czasowniku, o phrasal verb kick-off, który znaczy zaczynać. Tam będą dla Ciebie przykłady, będzie tam dla Ciebie też wyzwanie, jak ten czasownik opanować. I kick-off to początek tradycyjnego sezonu na zakupy świąteczne. Kick-off of the Christmas shopping season. Dlaczego? Black Friday to piątek po święcie Dziękczynienia. U nas to po prostu piątek wyprzedaży, piątek, w którym możemy coś kupić w okazyjnej cenie. I tak po prostu znikąd ten piątek się nam pojawia na ten koniec listopada, podczas gdy w Stanach to piątek po święcie Dziękczynienia, to piątek w czasie długiego weekendu, który, no, to jest wolny dzień w Stanach, bo oficjalnie bank holiday to Thanksgiving, to święto jest wolne. Ale większość pracowników bierze sobie urlop na ten długi weekend, no i mogą stać w tych kolejkach, czyli queue, mogą w tych sklepach spędzić godziny polując na bargains. U nas można wziąć wolne, jeśli ktoś naprawdę chce coś upolować. Dlaczego Black Friday nazywa się właśnie tak? Przecież black, czarny, kojarzy się źle. Na pewno słyszeliśmy o innych czarnych dniach, katastrofach giełdowych albo jakichś innych dramatycznych wydarzeniach. To często określamy jako black. I faktycznie ten piątek po święcie Dziękczynienia miał takie negatywne konotacje, bo tak, pod koniec XIX wieku użycie Black Friday to przez właścicieli fabryk, których pracownicy mieli problem, żeby show up, czyli pokazać się w pracy, because they had Thanksgiving off and they wanted to take Friday off as well. Mieli a day off, czyli wolne, święto Dziękczynienia, no i później już show up, pojawić się w pracy w piątek było trudno i chcieli mieć another day off, kolejny dzień wolny. Dlatego ten piątek dla
produkcji był czarnym piątkiem, bo wszystko musiało stanąć. Came to a standstill. Ciekawe. Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Drugie użycie. Policja w Filadelfii i kierowcy autobusów określali piątek po święcie Dziękczynienia również czarnym piątkiem. Dlaczego? Z powodu tłumów, z którymi musieli sobie dać radę. Tłumy skąd się brały? No to było już takie handlowe święto, więc długi weekend, wiadomo. Wszyscy na zakupy. W mieście były tłumy. Tam, gdzie tłumy, będą też pickpockets, czyli kieszonkowcy, którzy wyciągają portfel z kieszeni lub z torebki, pickpockets. I bumps, czyli stłuczki samochodowe, bo tłumy, u nas też się mówi, nie? Że czarno od ludzi, ale też od aut, ogromny traffic, ruch, też kojarzony z czarnym piątkiem. Handlowcy chcieli uciec od tych negatywnych konotacji, więc próbowano rebrand Black Friday as Big Friday. And did it catch on? Catch on, czy złapała ta nazwa, czy to załapało, czy mówimy tak dzisiaj? No, wszyscy dalej mówią Black Friday, ten numer z rebrandingiem, przemarkowaniem, przemianowaniem czarnego piątku na wielki, kompletnie się nie udał. Jeszcze jedna legenda o pochodzeniu czarnego piątku, którą najczęściej chyba możemy słyszeć, bo to, co mówiłam do tej pory, to bardziej źródła historyczne. A taka legenda miejska opowiada o tym, że na czerwono w książkach przychodów i rozchodów, w firmach, w handlu, na czerwono, czyli in red ink, ink atrament, czerwonym atramentem, zapisywano los, straty, rozchody, wydatki, a na czarno, in black ink, profits, dochody, zysk. Okay? Czyli na czerwono los, strata, black, zysk. Więc Black Friday miał być tym dniem, w którym wszystko będzie wpisywane na czarno, w którym wreszcie handlowcy odkują się, odbiją sobie wszystkie straty, sprzedają wszystko, czego sprzedać się do tej pory nie mogli, wiadomo, po niższych cenach. Może i stąd też ta nazwa, może gdzieś ta cegiełka też do ukucia tego terminu dołożona. Jeszcze jeden dzień, który kojarzy nam się z Black Friday, bo Black Friday to takie stacjonarne zakupy, a kiedy nie możemy się odkleić od laptopa, to wtedy jest Cyber Monday. Święto Dziękczynienia, Black Friday, weekend, Cyber Monday. Tak to wygląda w Stanach, niemniej jednak i w Anglii, i w kontynentalnej Europie ten Black Friday, Cyber Monday coraz bardziej są w takiej świadomości powszechnej jako stały element, jako taka data w kalendarzu, chociaż w ogóle tego długiego weekendu Święta Dziękczynienia nie ma. Kilka jeszcze słów dla Ciebie związanych z tymi zakupami, także z Cyber Monday. On average, czyli średnio. Średnio wyczytałam, discounts are more like 20 and not or rather than 50 or 70%. Te wszystkie przekreślone 50 i 70% raczej, jak się wczyta człowiek i weźmie takie ceny regularne, nie te increased, podnoszone specjalnie przed Black Friday, to on average to będzie 20, a nie 50%. Skąd zatem w nas taka chęć kupowania na ten Black Friday? No, jest tu kilka sztuczek takich marketingowych. Jest na pewno time pressure, czyli presja czasu. Jest limited stock. Wszędzie nam się powtarza, że to ostatnie sztuki, że wyprzedaż, limited stock, ograniczone zapasy mamy ponoć w magazynach. I jeszcze jedno, unrealistic price comparisons. Unrealistic price comparisons, czyli pokazywane nam są szumnie takie nierealistyczne porównania cen, jak to wow, jaka to jest w ogóle taka discount, że normalnie bargain. A w rzeczywistości wcale może tak nie być. Dlaczego? Zwłaszcza na Cyber Monday, watch out. You may need to add shipping cost. Może trzeba będzie doliczyć sobie shipping cost, czyli koszt dostawy. Consider delivery time, wziąć pod uwagę czas wysyłki, bo może coś jest tanie, bo dopiero 3 miesiące będzie szło do nas z Chin. Tak
też może być i warto to sprawdzić. Tak czy siak, jeśli polujesz na okazję na, czyli bargain, na Black Friday albo Cyber Monday, think twice. Compare. Pomyśl dwa razy. Porównaj, zanim dasz się zrobić w balona. A, i pewnie teraz się zastanawiasz, czy u nas w Enzio mamy Black Friday? Zadzwoń i zapytaj. Oto nasz numer. Przedstawimy Ci ofertę specjalnie dla Ciebie. A jedno mogę Ci obiecać. Na pewno, jeśli dołączasz w trakcie kursu, odliczamy od jego ceny zajęcia, które już się odbyły, a w których nie miałeś okazji brać udziału. Fair and square? Zapraszam Cię do Enzio na nasze niebanalne kursy, dzięki którym zaczniesz mówić. Bye!